I dzisiaj prawdziwy pinyin sono ni, ciąg dalszy. Zatem skończyliśmy ostatnią sekwencję, może tak pod kątem, tak, ostatnią sekwencję ruchową skończyliśmy w tym momencie, co jeśli nie zadziałało. Tu nie ma wielkiej możliwości ruchu, jeśli ja go ciągnę, ale może schylić głowę i przestrzeliłem. Co wtedy? Ano wtedy lecimy z ciągiem dalszym kata. To już znamy, przestrzeliłem, skręcam się, łapię za głowę, przechodzę na drugą stronę, idziemy, ale on mi się w tym momencie wyślizgnął, od razu atakuje tutaj ręką, bo to pasuje po obrocie. Ja, chcąc uciec, skracam pozycję do kokutsudashi i ręka idzie raz. Przechwytuję, wchodzę teraz do przodu w jednym momencie, dwa, tak? Pokażemy wam teraz pod kątem kata, tak? No tu stój, do kamery. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie trafiam, o, idziemy na drugą stronę. Wyślizgnął się, idzie. Raz i dwa. Wchodzimy. Tak? Po to jest pozycja kokutsudachi. W zasadzie tutaj nie kokutsu, a neko ashidachi. Kokutsu często jest mówione, że tutaj ma być pozycja kokutsudachi. Nie, kokutsudachi jest kiedy schodzimy do boku, czyli na przykład taikyoku kata san. Wtedy nogi są w ten sposób. Tu przechodzimy do kokutsudachi, bo ta pozycja mówi nam, że my mamy się cofnąć, przenieść ciężar ciała, tak? Więc odchylam się od jego trafienia, ręką przejmuję jego trafienie i wchodzę jeszcze raz. I tutaj drugą rzecz, co jeśli nie zaatakuje tą ręką po obrocie, tak, czyli wylądował tutaj i wychodzi z tą ręką, bo również w ten sam sposób to działa. Odchodzę do tyłu, przejmuję jego rękę, hop, i teraz wchodzę znowu do przodu. Raz, tak? To jest to. Druga sekwencja ruchowa. Pokażę jeszcze raz na koniec całości. Tak właśnie. Widzimy? Wyszło drobne zachwianie, także jak mówił Funakoshi, znać, trenować kata to jedno, ale walczyć to jest zupełnie inna sprawa. Zawsze coś może pójść nie tak, niekoniecznie dlatego, że ja coś zrobię, tylko tak jak było tutaj widać, noga się troszeczkę przychaszczyła, bo jest mata, klei się, że tak powiem, tak? Mamy dobrą przyczepność, noga mu się troszeczkę przychaczyła, stracił równowagę, odleciał gdzieś dalej. Tak to bywa w walce, ale wy jesteście rewelacyjnymi fighterami i świetnie o tym wiecie, więc rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.